Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter i takim właśnie pięknym widokiem rozpoczynamy kolejny odcinek. Powiem wam szczerze, że się trochę wciągnąłem, bo naprawdę gierka wydaje się bardzo, ale to bardzo interesująca. Tylko tak, jak tam nasza terraformacja? 274 Ti, 275, co my w ogóle odblokujemy sobie na następnych? Dobra, zadanie na dzisiaj jest takie, ja muszę sobie ogarnąć, jak to się w ogóle robiło, bo mam w sumie dzień przerwy od nagrywki. I tak, wiertło T1, potrzebujemy żelaza i tytanu. Myślę, że powinniśmy zrobić sobie tych wierteł troszeczkę więcej, ale ja te wiertła chciałbym gdzieś zrobić sobie z boku. Wiem, że niedobór moty, spokojnie. Wiertło T1 również sobie tutaj przeniesiemy. Bo tutaj te wiertełka nam nie będą w żaden sposób przeszkadzać, no nie? No i tak, ewidentnie mamy problem z zasobami. Znaczy zasobami, z energią. Z energią mamy problem. Więc zrobimy sobie więcej turbinek wiatrowych. Gdzieś tu może? Mogę jeszcze jedną zrobić. Zróbmy sobie kolejną, może jeszcze jedną. Gdzieś tu. Będzie idealnie. I jeszcze jedną zrobimy sobie oczywiście tutaj. Dobra, mamy lekki zapas energii, więc przynajmniej na daną chwilę nam to starczy. Tylko tak, tu mamy krzem. Tu mamy żelazo. Idziemy dzisiaj full na terraformację. Potrzebujemy jeszcze tytanu. Mamy plecak T2. Świetnie. Aluminium sobie jeszcze odłożymy, bo jest w tej chwili nam niepotrzebne. I zrobimy sobie więcej wiertełek. Jeszcze więcej. Jak z naszym prądem? Jeszcze chyba jest. Energia plus 1 i 2. Turbina wiatrowa 7 i 2, zużycie 4 i 8. To jeszcze sporo mamy zapasu. Okej, kapsułka tlenowa na pewno nam się przyda, bo dzisiaj też będę chciał sobie przejść do jakiegoś wraku, może coś w nim znajdziemy. Więc ja sobie to wszystko poodkładam. Potrzebujemy jeszcze wody. Kapsułę tlenową trzecią sobie też wezmę. Schemat mikrochipu. A zjedzmy sobie jeszcze, w sumie to nie jest drogie jakieś super. Idziemy po lód, pozbieramy trochę lodu. Zrobimy sobie trochę napoi. I ta reformacja coraz bardziej przyspiesza, już jest coraz lepiej i coraz lepiej. Otrzymano nowy schemat, okno przedziału mieszkalnego. Na pewno tutaj, ta miejscówka, którą mamy w tej chwili, to nie będzie nasza ostateczna miejscówka, teraz wam to mówię. Jak znajdę tylko coś nowego, fajnego, to z automatu się przenosimy. Dobra, jedną wodę sobie wezmę. Tutaj był jeszcze plecak T2, prawda? Prawda. Żelazo, krzem i tytan. Tytan był, żelazo mamy, krzem chyba też gdzieś tu był, o właśnie. Plecak sobie ściągnijmy i robimy sobie plecak T2. Załóż go, no i teraz jest zupełnie lepiej, teraz bez porównania. Egzoszkielet, zbiornik tlenu T2, mamy oczywiście T2, tak? Tak. Nie wiem, czy da się robić w sumie dwa. Dobra, ale gdzie my się przejdziemy? Właśnie, bo jeszcze jedno chciałem sobie ogarnąć. Dwa żelaza i jeden tytan. A w razie czego, jakbyśmy mieli problem z tlenem, to tak naprawdę te butle, które w tej chwili mamy, będą w ostateczności. Przynajmniej będę się starał, żeby właśnie tak było. Na daną chwilę potrzebujemy jeszcze znaleźć tytanu troszeczkę. Żelazo pewnie też pozbieramy. Zbieraj. Więcej żelaza. Kurczę, fajnie by się w to grało na VR-ze. I w ogóle możliwe, że niedługo wam troszeczkę przedstawię tą grę w innym wydaniu, którym na YouTubie jeszcze chyba nie było. Przynajmniej nie na polskim YouTubie. A dokładnie chodzi o tryb kooperacyjny. Ja wiem, że ta gra nie ma trybu kooperacyjnego, ale jest pewien myk, żeby coś takiego ogarnąć. Ale to... Nie będę się na razie rozgadywał.
Jak wam się seria spodoba, dopiero wtedy zrobimy sobie kooperację. Dobra, pełny ekwipunek, tak? No to dupa. Chociaż ja bym chciał w sumie tego żelaza trochę upuścić, bo aż tyle nam nie jest potrzebne. Bardziej przydałby mi się tytan. Dobra. I lecimy do bazy, bo widzę, że już trochę tlenu nam tutaj upada. No i ta miejscówka, powiem osobiście, też jakoś mnie tak... No jakoś mnie nie zachwyca. Jakoś mnie nie zachwyca. Dobra, tlen odnowiony. I tak, czego potrzebujemy? Dwa żelaza, tytan. Trzy żelaza, dwa tytanu i krzem. Trzy żelaza, dwa tytanu i krzem. Nie. Dobra, na razie to popuszczajmy. Trzy żelaza, dwa tytanu i krzem. Tak, dobrze mówiłem? Tak. Dokładnie. Dobra, teraz myślę, że możemy się już przejść do pierwszego wraku, który jest właśnie w tym miejscu. Gdzieś on tutaj jest. Ciekawe, czy w ogóle jest tutaj wejście na samą górę. Bo w sumie się nie zastanawiałem nawet, ale chyba jest, chyba jest. Tak, jest wejście. Co to jest? Tytan? Tytan, ile tytanu? O, skrzynia, 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 skrzynia. W sumie bez szału. Kiedyś to weźmiemy, ale na razie jeszcze nie. Na razie zrobię sobie jakąś bazę taką przyboczną tutaj, żeby w każdej chwili móc się wyrócić i pozbierać więcej surowcy. Myślę, że zrobienie bazy w tym miejscu nie byłoby głupie. Tylko tak trochę lipa, jeżeli chodzi o to wchodzenie tutaj. No właśnie tak bez szału. O, tutaj jest dosyć płasko, myślę, że tu będzie spoko. There are red ore. Coś znalazłem? Jakiś achievement tam wleciał? Co jest grane? Dobra, odnówmy sobie tlen. No i pięknie. Co to jest? Lód? Kryształ? Rozpoczyna topnienie o 100 tysięcy kelwinów? Nanokelwinów. Nanokelwiny. Czy coś tu jeszcze jest? Jakiś czerwony rzadki surowiec nam tutaj gra zasugerowała, ale ja tu nic nie widzę. Ja tu nic nie widzę, tam w ogóle jest nasza baza. Trochę daleko, nie powiem. Wodę mamy, mamy wodę. Chyba, że tam na górze jeszcze cokolwiek jest. No, zaraz ogarniemy. Terraformacja sobie tam oczywiście leci samoistnie. Co my tu mamy? Tu nic nie widzę. Tu mamy jakieś wejście. O! Ciekawe. Patrzę, czy nie ma żadnych jaskiń w tej grze, ale nawet nie wiem, czy owe jaskinie tutaj w ogóle występują. Tu nic nie widzę, kurczę, no. Dobra, ale tam możemy zejść i wejść już głównym wejściem w takim razie. Jeszcze tu szybki research, ale tu nic nie widzę. Tu nic nie widzę, tego nie możemy oczywiście rozwalić, a szkoda. Więcej lodu. Tam się coś otwiera non-stop. Tak mi się wydaje. Dobra. Bierzemy tlen. I wchodzimy do środka. Okej. Co znajdziemy w środku? Już widzę jakieś wejście. Dzień dobry. Ciekawe, czy w ogóle są jakieś zagrożenia, typu jakieś stwory, czy coś takiego. W sumie nawet nie wiem. Wiem tylko, że jest ciemno jak gdzieś. O, możemy to rozwalić? Żelazo. Dobra, zanim to weźmiemy, najpierw sobie zgadnijmy, co jest w tej skrzynce. Tkaniny. Aluminium, razy żywnościowe i super stop metalu. Wow.
Wow, co my tu mamy? Co my tu mamy? I szafki? Rozbierz podgrzewacz C1, co? O, tam jakiś podgrzewacz jest. Dobrze widziałem, tam jest jakiś podgrzewacz. Dobra, rozbierzmy go. Iryd. Jest iryd, schemat mikrochipu. Taki czarny materiał. Jaki czarny materiał. Dobra, tu nic więcej nie ma. Mamy kolejne przejście. W ogóle jakiś mostek. Ja zobaczę w ogóle, ile daje nam tlenu kapsułka. Cool, dobra. Chciałem zobaczyć, przynajmniej wiem. Kolejny iryd. Butelka wody. Aluminium, jedzonko. Jedzonko możemy sobie zjeść, bo to jest nie jest jakiś surowiec, który jest bardzo ważny w tym wypadku. Tego rozebrać nie możemy. Patrzę, czy my cokolwiek możemy tutaj jeszcze rozebrać, ale... U, coś się zaświeciło. Skrzynia. Otrzymano nowy schemat, panel słoneczny. No w końcu. Nasiona lirma. I iryd. No, to żelazo to leci sobie w odstawkę. O nie. Sorry, żelazo, ale to są ważniejsze rzeczy. Aluminium i tkanina. Tkaniny w ogóle nie mamy, aluminium tam trochę już zebraliśmy. Ale w sumie... Możemy tutaj to włożyć i wziąć to. Szczątki do rozebrania. Wiem, że żelazo wypadło, tak? Tutaj też wypadło. Podgrzewacz T2. Wow! Przestań, jak biorę ten iryt. Czem wypadł? Butelkę wody możemy sobie już skorzystać. Niski poziom tlenu. Iryt, tytan, krzem. Aluminium. Ewidentnie możemy się jeszcze tutaj przejść. Tylko trochę ten ekwipunek taki malutki mnie irytuje tutaj. Ale tak to spoko. Jestem pewny, że nie widziałem jeszcze wszystkiego. To co się świeciło, to skrzynka. Nasiona bakłażana i znów super... super stop metalu. Kurde no. Dobra, iryt na razie biorę. Nasiona szanga. To 50%. To z lirm zostawiamy na razie i lecimy na szanga. Kurka, wódka. Ile tu jest rzeczy? Sortuj. Co to jest? Statek towarowy Cirella 4. Dziennik maszynowy numer 436. Dziś rano, kiedy byliśmy w 17 dniu podróży kosmicznej do Stigmara, statek w niewytłumaczalny sposób przekroczył prędkość hiperprzestrzenną. Narzędzia nawigacyjne oszalały i cała moc statku spadła, jakby wyssało ją coś z zewnątrz. Spróbujemy wykonać awaryjne lądowanie na tej niezmienionej planecie. Nie jestem pewien, co tam znajdziemy. Wydaje się, że na powierzchni panuje ogromna burza. Mam nadzieję, że nam się uda. Rok 3021. Uhuhu. Otwórz reaktor fuzyjny. Myślę, że powinniśmy już spierdzielać stąd. Wygląda się, że mamy jeszcze jedną butlę, ale no, chciałbym jej nie zużywać, ale chyba będę musiał zużyć. Oznacza, że i tak niestety. Nie powiem, spajdałem się w gacie. Dobra, wracamy do głównej bazy odstawić przedmioty. Chyba że. Minny plan. Super mega plan. Mam plan. Kurde, sprytny. Dobra, co potrzebujemy do stacji rzemieślniczej T2? Żelazo plus krzem.
Żelazo gdzieś tu widziałem. Krzem chyba też tam sobie leży. To jest krzem? Kobalt. To jest krzem? Magnes. To jest krzem? Nie, to jest tytan. To jest też tytan. Kurde, no i teraz krzemu nie mamy. To jest krzem? Tytan. To jest krzem? Nie, żelazo. Dobra, już sam sobie odpowiadam na pytania, które zadaję. To już chyba nie jest ze mną dobrze. Kobalt? My krzemu nie potrzebowaliśmy? Tak, potrzebowaliśmy krzemu. No dobra, potrzebowaliśmy krzemu, ale ten krzem trzeba w coś jeszcze wziąć. A jak się nie ma miejsca, to się go raczej nie weźmie. Tego... Na razie butelkę wody wrócimy. Na pewno krzem. Krzem. Tam, tu jest krzem. Krzem wygląda trochę jak żelazo, wiecie? Krzem wygląda trochę jak żelazo. Dobra, zróbmy sobie tak w rogu. Aha, a po co mi stacja rzemieślnicza? A, na przykład po tlen. Dobra, nieważne. Już wiem. Już wiem, po co mi była stacja. Spokojnie, nie krzyczcie. Magnes, żelazo. Teraz nie będzie żelaza, no. Serio? Gru? Dawaj żelazo. Dobra, stawiamy sobie tutaj. Ten iryt, który zdobyliśmy. Oraz inne surowce typu aluminium i superstopy. Stópkarze, cicho tam. Dobra. Magnes wzięty. Fuu. To ja gadam. Dzisiaj się nie wyspałem. Znaczy, no jak zwykle, ale dzisiaj w szczególności. Dobra, postawmy to tutaj jeszcze jedną. I sobie to wrzućmy właśnie w ten sposób. Czego potrzebujemy do kapsuły tlenowej? Kobalt. Dużo kobaltu. Tu jeden widziałem. Gdzieś tu drugi chyba też widziałem. Tam jest. I tu jest trzeci. Też go weźmiemy. Więc idziemy na dalszy research, jeżeli chodzi o przedmioty ze statku. Coś tam leci? Wiertło T2. Wow, wow, wow. Nie szalej tak, tygrysie. Coś mi się wydaje, że zaraz będzie to zrzut tych surowcy. Coś mi się tak wydaje. O, to jest więcej kobaltu. Tu jest więcej kobaltu, który sobie oczywiście weźmiemy, zrobimy sobie 3 kapsuły tlenowe i polecimy zbierać dalsze surowce. Dobra. Au, ale przypieprzyłem łokciem. Ała. Ewidentnie mam za nisko to biurko. Czy za wysoko? Za wysoko. Zbiornik tlenu to nie to, butelka wody, kapsuła tlenowa. 3. Lecimy dalej, lecimy dalej. Jednak te kapsuły tlenowe naprawdę przynajmniej jedną trzeba nosić przy sobie. Bez tego to jest naprawdę ciężko. To było tak jasno i już nie jest jasno, no. Szkoda. Kobalcik bierzemy, od razu rozbieramy skrzynki, żeby nie było potem, że coś zostawiliśmy. U nas nie było jeszcze. Ty, kiciuś, kiciuś. Nasionka, kobalt, krzem, tytan, aluminium, blablabla. Lirm, to bierzemy. Wodę też weźmiemy, nasiona pokłażana również weźmiemy. Po te surowce na razie nie sięgam, bo po prostu nam się w tej chwili nie przydadzą. Nic nie ma? Nic złodziejaszki nie ukradły, żadnych ukrytych ścian? Myślałem, że podobno mogą być tu ukryte ściany, ale jak wyglądają, nie mam pojęcia. Żelazo sobie odłóżmy. Nie lubię, jak coś leży mi na ziemi, więc... No i porządek musi być, kurde, no. Coś mi tutaj chyba mrygnęło. Może i nie. Aluminium. Nie, no aluminium tak zostawić to by był naprawdę grzech. To by był grzech. Wiem, spoko luz. Iryt, nasiona lirma też sobie weźmiemy. Krytyczny poziom tlenu. Jakbym kurde nie wiedział. Dobra, aluminium też weźmiemy. Krzem zostawimy oczywiście standardowo.
Tu jest też wszystko gotowe. Kolejny iryd. Nie no, ten iryd to my musimy zgarnąć. Żelazo sobie jak zwykle zostawiamy. Bakłażan. Czy mi jest bakłażan potrzebny? Już chyba mamy sporo tego bakłażanu. Coś tu jest suc. Biorę ten chip. Nie wiem, do czego one służą, ale biorę. Dobra, to już chyba wszystko. Tu już chyba wszystko. No mówię, żadnych ukrytych ścian nie widzę. Jeżeli są jakieś ukryte ściany, to do mnie krzyczcie oczywiście. Ale ja tu nic na razie nie widzę. Na razie jedyne, co jest sus, to ja tutaj. Nic innego mi tutaj nie mryga, żeby było do rozebrania. Coś rozebrałem. Znając życie, rozebrałem... Tak, jestem pewny, że ja to rozebrałem. Nie rozebrałem tego. To co ja rozebrałem? Coś rozebrałem. Ale nie wiem, co ja rozebrałem. Jedno żelazo wyskoczyło. Krytyczny poziom tlenu. No, tu nic nie ma. Już. Tu nic nie ma. A jeżeli jest, to jestem po prostu ślepy. Może to jest to? Ale raczej nie. Raczej nie. Niski poziom nawodnienia, bo już myślałem, że znów... Że znów to pomyślę. No i git. No i git. Dobra, teraz przeniesiemy wszystkie surowce, które są dosyć ważne dla nas, typu właśnie iryd. Na razie aluminium chyba nie jest nam aż nadto potrzebne. Bakłażana weźmiemy sobie 2 sztuki. Kapsułkę wody, znaczy kapsułkę wody, co ja powiedziałem? Butelkę wody sobie oczywiście wypijemy. Kapsuła tlenowa, czy jest nam potrzebna, czy ja chcę ryzykować, czy nie chcę ryzykować? Znając swoje szczęście, dobra, wezmę ją. Bo znając swoje szczęście, to ja zaraz coś rozpieprzę, ewentualnie zginę. Więc może jednak lepiej mieć tą kapsułę powietrza. Uhu, low gravity. Ciekawe, czy tu jest full damage. Ciekawe, czy jest tu full damage. Tak się rozglądam mniej więcej, gdzie chciałbym dalszą bazę sobie założyć, ale... Powiem osobiście, że nie wiem, chyba tam gdzieś. Chyba. Au. Chyba nie ma fall damage. Chyba nie ma fall damage. Dobra, mamy 2000 KTI. Skrótu nie znam. Ale chyba nawet nie chce mi się zbytnio nad tym dywagować. Podgrzewacz, żelazo i krzem. Żelazo jest. Krzem też jest. Żelazo i krzem. Jak to działa, jak to wygląda? Da się to na dworze wystawić? Nie da się. Wow! Plus 0,3. Jak to wygląda? Ciepło, 3 pk. No tak średnio, tak średnio. Dobra, a wegetuba potrzebuje żelaza, lodu i magnezu. Żelazo... Magnez i idziemy po lód. Trzeba sobie coś zasadzić w tych tubkach, czekotubkach. Pyk, 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 pyk. Wyłączmy tą latarkę, bo mnie irytuje. Bierzemy loda i lecimy z lodem do bazy. I będę już chciał zaczynać gdzieś się rozbudowywać, bo widzę, że naprawdę dużo miejsca jest potrzebne. Te różne pierdółki właśnie, tylko jakieś wegetuby, sruby i pierdolamento. Mi się wydawało, że ja brałem te tubki, no właśnie brałem. Tu gdzieś było chyba 200 mnożnik nawet. Ja tego nie wziąłem. Czy ja tego nie wziąłem? Ja kurwa tego nie wziąłem, naprawdę? Czy ja tego nie wziąłem? Jestem przekonany, że było gdzieś plus 200.
Teraz to tlen leci. Oszałamiające tempo. Dobra. Już powoli możemy się ogarniać i zacząć brać tytan, żelazo i inne pierdółki. Ja wiem, że na razie to jest nieporządek i tym podobne, ale potem sobie to ogarniemy. Na razie sobie ten iryt tutaj powkładajmy. Nie wiem, do czego są te chipy. Chipy, chipy, chipy. Ekran schematy. Wiertło T2. Silnik 1,5. Ej, no dobra, to jest różnica diametralna, tylko jeden tytan więcej. Jeden tytan... Odszyfruj schemat mikrochipu? Dobra. Otrzymano nowy schemat mikrochip prędkości wydobycia T1. Buty zręcznościowe T1. Wiem, że już nie mam więcej mikrochipów. Czy mam mikrochipy? Nie mam mikrochipów, mam mikrochipy. Mikrochipy są. Prędkość wydobycia T2. No tak średnio bym na jeża powiedział. Magnes, krzem, aluminium. Aluminium mamy. Magnes chyba gdzieś tam też był? Jest. Aluminium. Prędkość wydobycia będziemy o 0,10%. 0,1%. Co ja gadam? 10%. Oj, Shiro. Krzem jeszcze jeden. No już mamy 20%. Ja nie wiem, naprawdę, dzisiaj ewidentnie coś jest ze mną nie tak. Znaczy, żeby jeszcze było zawsze tak, ale... Ale ewidentnie coś dzisiaj mi jest... Nie tak. Coś jest ze mną nie tak. Dobra, będziemy zbierać na pewno tytan i żelazo pomiędzy tą naszą trasą prowadzącą tam. Ja lubię takie równe tereny, więc mi to pasi. O, jeszcze żelazo, możemy tak szybko sobie... migać. No ja wiem, czy tak szybciej? Ja wiem, czy tak szybciej? No nie widzę, żeby to było szybciej. Dobra, dawaj mi tytan. Tytan i żelazo. Podstawowe surowce, które są naprawdę bardzo przyjemne do zbierania. Teraz wrzucę sobie weźmiemy. I zauważyłem, że odblokowałem osiągnięcie, które w sumie bardzo mało osób osiągnęło, a dokładnie dostałem meteorytem w twarz. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Co tu mamy? Wow! Ej, dobra, tu jest sporo tego. Tu jest tego sporo. Ej, no to ja się tu buduję. Platforma będzie spoko. Chodki do platformy również musimy jakoś sobie wybudować. Tylko takie pojedyncze. No dobra, mogą być. Mogą być. Zobaczymy, jak to się wybuduje w ogóle, bo w sumie tego nie wiem. No chyba nie. Chyba nie. Dobra. Krzem. Dobra, to już była panika. Znów. Oh fuck. Panika Shiro. Żeby tylko przyoszczędzić. Jeszcze za daleko. Dobre są te platformy, nie snapują się jak powinny. Nowy schemacik. Serio, wydaje mi się, że to się nie snapuje jak powinno. Ewidentnie nie snapuje jak powinno. No się ewidentnie nie snapuje tak jak powinno. No nie, to jest krzywo. To jest krzywo. To jest mega krzywo. Nie podoba mi się to. Jestem perfekcjonistą, halo. Mogę dać to tak, ale to też jest krzywo. A może i nie jest to krzywo, tylko teraz to jest krzywo w drugą stronę. Ej, dobra, tak chyba nie jest krzywo. To nie to. To.
Tak? Kurde, jest chyba prosto. No dobra, może nie. Jeszcze za blisko. Będziecie oglądać, jak staram się wybudować prawidłowo bazę. Prosto. Na łączeniu, na łączeniu, na łączeniu. No tak trochę tutaj zeszło, ale już lepiej tego nie wysnapujemy chyba. No i tak średnio tu wygląda. Nawet wejść nie możemy. Nie podoba mi się to. Mega mi się to nie podoba, no ale cóż. Lepiej tak. Tam mnie tego nie widać, a i będziemy mieć taki tarasik tutaj. Ha, dobra, niech będzie. Krzem. Ej, dobra, bo już w sumie ja tak się tutaj rozbrykałem. A ewidentnie nasz czas odcinka się już kończył. Kończył się nasz czas odcineczka. Moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Bo powiem wam, że gierka mi się bardzo spodobała. Ja lubię takie sandboxiki, takie, gdzie musimy sobie sami tutaj coś robić. W ogóle ja uwielbiam clickery. To jest dla mnie śmieszne, ale no lubię, bardzo lubię. Wody się napijemy. Żyćka nie mamy. Nie mamy jedzonka. Niedobrze. Dobra. Mniejsza. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. I do następnego razu. Hej, hej.